już tradycja. Na wrocławskim rynku od 22 lat organizowany jest polonez dla Fredry. Tradycja mówi, że każdy maturzysta, który tanecznym krokiem przejdzie wokół rynku, śpiewająco zda maturę. Teraz zdjęcie pamiątkowe i matura, która tak naprawdę jest formalnością. Ale zanim maturzyści przystąpią do majowego egzaminu, dziś zadbali o swoje szczęście. Tak jest, jak się przyjdzie poloneza zadać, to się zdaje maturę, to jest stuprocentowe. Żeby bardzo dobrze zdać maturę i się dostać na wymarzone studia, jak każdy. Żeby matura dobrze poszła, to można się poświęcić. I poświęcili się. Mimo fatalnej pogody, rekordowo tłumnie przyszli na rynek w jednej intencji. A na jaką uczelnię potem? Myślę o Uniwersytecie Wrocławskim. O czym konkretnie? Administrację. Ciężko się tam dostać? Z tego co wiem, to tak średnio. Ale warto by było dobrze tą maturę zdać. No oczywiście, no to podstawa. Mam to pytanie, ponieważ sama jeszcze nie wiem, ale biorę pod uwagę wrocławski ekonomiczny. Ciężko tam się dostać na to, co będziesz chciała? No trzeba dużo pracy, trzeba dobrze zdać maturę. Czyli polonez się przyda? Jak najbardziej. A ja dentystykę, stomatologię we Wrocławiu planuję nasz. Czyli łatwo tam nie jest się dostać. Najwyższe progi w kraju mamy. Chciałabym na ekonomię się dostać. Łatwo, trudno? No, wydaje mi się, że trudno, bo ekonomia jest obleganym kierunkiem. Czyli warto tą maturę zdać lepiej? Tak, tak, warto. Dlatego tu przyszłam. We Wrocławiu polonez dla Fredry tańczony jest od 22 lat, ale podobno zawsze i wszystkim przynosi szczęście. Ja akurat dostałem, muszę się przyznać, szóstki z części pisemnej, także byłem dzięki temu zwolniony z części ustnej. No, nieźle było, nieźle było. Prymus? No, może nie, ale też nie najgorszy. Czyli ten polonez pomógł. Polonez pomógł. Dlatego warto było być na rynku, zrobić pamiątkowe zdjęcie i ruszyć tanecznym krokiem spod pomnika hrabiego Aleksandra Fredry. Dwa razy trzeba było powtórzyć poloneza, bo tak wielu było maturzystów, ale to na pewno zaprocentuje. Trzymam kciuki za maturzystów, żeby matura dobrze im poszła. Ostatnio czytałam, że pan minister obniżył trochę próg zdawalności, jeżeli chodzi o matury, więc myślę, że będzie dobrze. Wierzę, że ta matura będzie dla nich formalnością. To jest dobrze przygotowana młodzież, bo my mamy po prostu wyśmienite licea i przede wszystkim życzę im tego, żeby kiedyś chcieli po prostu związać swoje życie z Wrocławiem, a nawet jeżeli wyjadą gdzieś na moment uczyć się dalej, to żeby po prostu wrócili do nas. Katarzyna Sudnik, Echo 24.